Siemanko, z tej strony Driftingowy Nerd, a dzisiaj jesteśmy w tajnej bazie szkoleniowej, w której odbywa się historyczna chwila. Słuchajcie, pokażę wam coś, co myślę, że może was zaciekawić. W tle skalę Piotrka Więcka. Piotrek trenuje, ale... jego pasażerem jest Grzesiek Chybki. I zaraz będzie wymiana kierowców w Skyline, a później w Balbinie. Wow, jest nieźle, naprawdę mocno dymią i zobaczcie, jest także Balbina Grześka, która za chwilę także będzie upalana. I co, chłopaki za chwilę się zamienią i to będzie pierwszy raz, kiedy Grzesiek Chybki będzie jeździł Skyem i kiedy Piotrek będzie jeździł Balbiną Grześka. Będzie naprawdę ciekawie, bądźcie ze mną. Jedziemy Balbiną, ale Grzesiek nie prowadzi. Jedziemy Skyem, spodziewalibyście się Piotrka, ale jedzie kto inny? Jedzie Grzegorz. Jak się jeździ Nissanem? No zaraz stwierdzicie, czy dobrze jadę, czy źle jadę, nie? Słuchajcie, na gorąco wam teraz mówię, bo przed chwilą jechałem Skyem z Grześkiem Chybkim, później jechałem Balbiną Grześka z Piotrkiem i słuchajcie, różnice pomiędzy tymi dwoma samochodami są tak ogromne, że to po prostu nawet nie wypada porównywać tego, po prostu dwa różne samochody do jednej dyscypliny. Totalnie inne prowadzenie, totalnie inne wszystko jest w tych samochodach. Inna agresja podczas przykładek, inna agresja podczas inicjacji poślizgu. No naprawdę w tych samochodach jest wszystko inne, zupełnie inaczej się prowadzą. No i naprawdę te różnice czuć. To nie jest tylko różnica pomiędzy turbo doładowaną 6-cylindrówką a V8-ką. Tutaj inne jest prowadzenie, no naprawdę coś niesamowitego. Za chwilę pogadamy z Piotrem, za chwilę pogadamy z Grześkiem, jakie oni widzą różnice jako kierowcy. Ale wy jeszcze popatrzcie, jak to tu wszystko wygląda. Pojeździłeś Skyem? Jak się jeździ japońskim autem? No, można powiedzieć, że całkiem przyjemnie, miło. Przede wszystkim duży zasób mocy pozwala na fajne przejazdy. A jak ci leży różnica pomiędzy V8 a rzędową doładowaną szóstką? Jest duży przeskok? Wszystko jest tak naprawdę do nauczenia się, tylko to jest kwestia jakichś tam kilku godzin, w aucie więcej. Każdy samochód ma swoje plusy i minusy, także się z Petrem dzisiaj wielokrotnie mówili, także... można się przyzwyczaić do wszystkiego, jednak no, wolałbym V8. Okej. Okay. Powiem ci szczerze, że miałem okazję z Piotrkiem się na prawym przejechać twoją Balbiną i to jak ten samochód jest agresywny, to po prostu wie, że... no, zadziorna jest. Oj, bardzo. Widać, że tam ją mocno bijesz, bo później jak jechaliśmy Skyem, to też jeszcze te nawyki do dawania klapsów miałeś. Trzeba, no samochód musi wiedzieć, że dostaje za karę, bo to inaczej to się nie da, się rozbestwia później i nie słucha. Okej. Okay. Jakie plany na zimę? No plany na zimę są takie, żeby spać śnieg albo trochę deszczu i będziemy trenować, nie? I będziesz upalał te gruzy, co pokazywałeś, jak byłem u ciebie? Wszystkie. Widzimy się na Agro Rakraku? Widzimy się. Koniecznie. Koniecznie. Piąteczka.
Trzymajcie się. Wow, ale to był aktywny dzień, co? Zgadza się, działo się, bardzo fajne rzeczy, także oby tylko częściej. I jak się Balbinką jeździło? Super, fajne doświadczenie. Byłem naprawdę fajnie podekscytowany tak naprawdę całą tą sytuacją, fajnie wszystko wyszło. Potrzeba było parę kółek, żeby się wjechać, ale poszło szybciej niż się spodziewałem, także czeka mnie teraz nowy samochód też w Irlandii, także mam nadzieję, że też uda mi się w niego szybko, że tak powiem, wjechać i do niego dostosować. Oby tak jak z Balbiną i byłoby cudownie. Ale trzeba przyznać, że Balbinka niesamowicie narowiste auto, prawda? Zgadza się, narowiste. Nie wiem, czy kwestia jest tego, że jest krótszy rozstaw osi, czy siedzi się po prostu w innym miejscu, no, ale wrażenia są ciekawe i na pewno inne niż w Skyline, no ale to jest zupełnie inne auto i tego czy można było się spodziewać, natomiast bardzo fajne doświadczenie. Mhm. Zadałem to pytanie Grzyśkowi, zadam je też Tobie, ale Ty jakby V8 też jeździłeś, bo w Zetce jest V8, prawda? Ale powiedz, takie, no taka w zasadzie, czy jest jakaś taka różnica, taka, która się w jeździe no, ujawnia, że to jest inne w V8 niż w rzędowej doładowanej szóstce? Znaczy na pewno jest inna reakcja na gaz, tak? Bo ta reakcja na gaz tutaj w V8 jest inna po prostu. U nas w 2JZ jest to wiele bardziej takie gwałtowne, narowiste, natomiast tutaj ten, nawet jak z za niskich obrotów kopniemy ten samochód, to on będzie chciał jechać, co prawda trzeba będzie go podkopnąć jeszcze raz, żeby tak naprawdę dojść do tego, na czym nam zależy. Natomiast no, w aucie doładowanym, jak kopniemy za słabo, to po prostu nie wejdzie na boost, auto stanie. Mhm. I tak się to kończy. Natomiast byłem też pozytywnie zaskoczony jakby samą charakterystyką tego silnika, bo nie jest on tak jak się spodziewałem, bardzo jakiś żywawy z dołu, też trzeba było go kilkukrotnie podkopać. Natomiast zdecydowanie ten Duma o wiele żywszy niż w 2JZ, bo tak jak mówiłem do Grześka, nie trzeba było używać sprzęgła, żeby zastosować takiego jakby kopa. Starczyło puścić gaz, wcisnąć go z powrotem i auto już się ustawiało jakby z ryby. Także to jest na pewno ta różnica. Ale co? Było czuć trochę różnicę w mocy. Auto Grześka było czuwalnie troszkę słabsze, natomiast to nie była jakaś przepaść, która by nie uniemożliwiała rywalizację. Natomiast faktycznie Skyline dysponuje tą mocą w innym też zakresie i inaczej jest ta moc rozłożona, także summa summarum na niektórych torach na pewno ta V8 miała przewagę w stosunku do 2JZ, ale i vice versa. Wydaje mi się, że na torach szybszych lepiej jest mieć właśnie auto, które chce w tych górnych obrotach jechać. Także może stąd moje upodobanie do szybkich torów, ale też na pewno fajnie by było mieć na takich torach jak w Płocku czy w Toruniu właśnie taką specyfikację jak Grzesiek ma w Balbinie. Jazda tak zupełnie innym autem daje później jakąś perspektywę, jakieś inne spojrzenie na swój samochód? Na pewno. Samo, bo ciekawe było to, że sam proces jakby tego, żeby się przesiąść z Balbiny z powrotem do Skyline'a. Znów potrzebowałem dwóch kółek, żeby sobie przypomnieć tak naprawdę, jakim to wielkim samochodem jest Skyline i jak leniwym. Natomiast no to już było na pewno łatwiejsze niż, że tak powiem, wycieczka w drugą stronę. Ale tak poza tym, to co, obydwa auta są stworzone do driftu i to było czuć, że mają jakby tą samą potrzebę, czyli żeby jak najszybciej jechać tym bokiem. I to jakby łączy obydwa te auta, gdzie w momencie, gdy wsiądziemy na gaz, to auto chce się odpychać, chce jechać i podążać już za tą wyznaczoną wstępnie linią. Ostatnie pytanie. Powiedziałeś, że w Irlandii będzie inne auto. Co to będzie? Tak, będzie to Nissan S13 Darrena McNamary z kierownicą po lewej stronie, także to chociaż będzie ułatwienie. Natomiast sama trasa Mondello na pewno nie jest obiektem prostym, banalnym, także można się spodziewać pogody wszystkiej, nie wiem jak to nazwać nawet, ale na pewno będzie i deszcz, i sucho, i coś pomiędzy. Zawsze Irlandia jest fajnym doświadczeniem, mam nadzieję, że i tym razem będzie tak samo. W takim razie powodzenia w Irlandii. Wielkie dzięki. W Irlandii Piotr Więcek startował na 5. finałowej rundzie Irish Drift Championship. Był tam z Jamesem Deanem, reprezentowali World House Drift Team. Piotr Więcek podczas kwalifikacji w niedzielę zajął 4. miejsce, jechał naprawdę, naprawdę bardzo dobrze i widać było, że auto Dana McNamary mu bardzo pasuje. James Dean kwalifikacje wygrał, podobnie jak i całe zawody.
Piotrek odpadł na etapie top 32 podczas pojedynku z Jaranem Vasillą, którego mieliśmy okazję oglądać chociażby podczas torze Nürburgring. Piąta runda IDC była także finałową i jak to na finał przystało, poznaliśmy mistrza irlandzkiej serii driftingowej. Został nim Jack Shanahan. I tym samym okazuje się, że europejski drifting opanowują młodzi kierowcy, którzy jeszcze nie ukończyli 18 lat, bowiem zarówno Jack Shanahan, jak i wielki mistrz Driftmasters Grand Prix Adam Rubik-Zalewski mają właśnie po 17 lat. To wszystko w dzisiejszym Bokiem. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, subskrybujcie mój kanał. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Piąteczka, cześć!